Szczęść Boże, nazywam się Aleksander Karwacki, jestem krajoznawcą z Mińska Litewskiego. Prowadzę w Loko Brama. Dzisiaj rozmawiamy o Pierwszym Korpusie Polskim. Najpierw trzeba określić sytuację polityczną w Rosji, która była w okresie już po tzw. Lutowej Rewolucji. I co było przyczyną właśnie powstawania tego pierwszego korpusu, na czele którego stał generał Dowbór-Muśnicki, od którego ten korpus albo lub jego podkomendni po prostu dostali nazwę Dowburczycy. W 1917 roku, po abdykacji cara, sytuacja w armii rosyjskiej była fatalna. Armia ulegała rozkładowi, i oprócz tego, Lewica. E, rosyjska i również polska w Rosji e, nie były przychylne dla idei tworzenia jednostek polskich, bo e, właściwie generał Lawr Kornilów, który mianował e, do wyboru. Na e, naczelnika tego pierwszego korpusu e, odznaczał się poglądami prawicowymi. Także i sam Dowbór Muśnicki, generał, oczywiście też był poglądów prawicowych. I odwożony korpus w momencie dojścia do władzy bolszewików zajął pozycje antykomunistyczne. Zdołał stworzyć, e, w, opierając się o twierdzę bobrujską, e, taką niezależną. Przestrzeń, można powiedzieć, państwo polskie powiat, powiatu bobrujskiego, a nawet szerzej można powiedzieć pewnej części gubernii mińskiej, w której działał i w której utworzył oazę normalności w tych bardzo nienormalnych, można powiedzieć, czasach, w których egzekucje bolszewickie szalały po całej Rosji i również po tej części kresu Wielkiego Księstwa Litewskiego, o których mówimy. Jakie były działania Korpusu? Na początku Józef Dowbor-Muśnicki nie chciał się mieszać do wewnętrznych spraw Rosji. Oficjalnie ogłosił neutralność względem walk pomiędzy białymi i czerwonymi w Rosji. Ale taka polityka oczywiście nie miała szans na dalszy rozwój. Bolszewicy traktowali Korpus Dowbora inaczej, wystawili warunki, które były nie, za, za, nie do zaakceptowania, w wyniku których zaczęły się walki pomiędzy Czerwoną Gwardią a Dowburczykami. W tych walkach udało się wyzwolić, znaczy udało się opanować Bobrujsk i także szerokie połacie pomiędzy Słuckiem mniej więcej i Mochylewem, na których powstała swego rodzaju organizacja państwowa. E, na przykład nad, szlachta nadberezyńska, która e, ochoczo ciągnęła się w szeregi korpusu i po prostu nawet po prostu do e, tego terenu e, uciekała przed e, rabunkami i gwałtami e, bolszewików, mówiła, że Polska zaczęła się w Bobrujsku, taka Polska, którą, którą chcemy mieć wszędzie tutaj u nas. E, takie były oczekiwania e, od e, tego działania. W 1918 roku dowbór, w początku 1918 roku dowbór zajął Mińsk I, i faktycznie władza w całej guberni mińskiej przeszła do pierwszego Korpusu. Niestety po pokoju brzeskim władze niemieckie, które w ramach tzw. umiertwienia, czyli zmuszenia do pokoju bolszewików, zaczęły E, wojska Niemieckie zaczęły e, swój ruch na wschód e, dzisiejszej Białorusi. E, e, te władze postanowiły e, rozbrojenie korpusu dowbora Muśnickiego. E, Dowbór próbował lewirować, opierał się o autorytet Rady Regencyjnej i e, chciał e, pokojowego ułożenia stosunków z Niemcami niestety nie było to możliwe i w końcu korp korpus został rozbrojony. Tym niemniej powstanie korpusu miało bardzo duży wpływ na tożsamość lokalnej szlachty ściankowej Było właśnie sygnałem, że te ziemie mogłyby też być w obrębie Polski, co niestety się nie zdarzyło później i właśnie przedstawiciele tej szlachty zagrodowej byli bardzo zainteresowani w tym, żeby misja do wboru się udała. Korpus liczył około 30 tysięcy żołnierzy, co było bardzo potężną siłą w tamtym regionie i siłą zorganizowaną, co jeszcze, co trzeba dodać. Niestety nie udało się zbudować państwa do Wburczykom, ale czyn ich przejdzie do historii jako czyn chwalebny. Dziękuję za uwagę, Szczęść Boże.